A teraz, drodzy państwo, specjalnie dla was rozpoczynamy naszą nową, ześwirowaną superprodukcję. To dla was wybudowaliśmy ten wielki hangar, który zaraz zobaczycie. To dla was zatrudniliśmy 300 nowych pracowników. Zakupiliśmy 2 nowe komplety menażek. Zakupiliśmy 1000 kamer i 1 super szybkiego kamerzystę, który pokaże wam wszystko, co będzie działo się w hangarze. Tak jest, kupiliśmy 5 czteroletnich limuzyn. I nie uwierzycie, posiadamy tam nawet 1 mikrofon. Oraz 2 wycieraczki. Kochani, ta produkcja jest tak wielka, że ciężko sobie wyobrazić większą. I bądźcie pewni, że gdyby tylko była taka możliwość, sami z chęcią uczestniczylibyśmy w tym programie. A teraz specjalnie dla was przez naszą dziurę w płocie połączymy się z naszą wysłanniczką. Udajemy się do naszej dziury. Halo Agnieszka. Agnieszko. Halo. Aga, widzimy cię. Nie udawaj, że cię tam nie ma. Aga, możesz już zacząć nadawać, łączymy się z tobą. Agnieszka, widzimy cię. Halo, halo kochani, witam was spod wielkiego baraku wielkiego wuja. Ale cóż widzę, już nadjeżdża w naszym kierunku pierwszy uczestnik naszego programu, nasz pierwszy bohater. Cóż to jest za niezwykły człowiek, podejdźmy go przywitać. Dzień dobry, już otwieram panu drzwi. Dzień dobry Adamie, dzień dobry. Widzę, że nie masz jak podać mi ręki, ale przywitajmy cię. Adamie, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w naszym programie? Dla sławy, ja chcę być strasznie sławny. Panie Adamie, albo inaczej Adamie, a co na to pana żona? Mam nadzieję, że moja żona nie skapnie się, bo chyba by mnie zabiła, jakby mnie zobaczyła. Miejmy taką nadzieję, panie Adamie, zapraszam pana tutaj. Zapraszam i życzę wszystkiego najlepszego, życzę wygranej. Razem ze mną na uczestników naszego programu czekają miliony rozgorączkowanych fanów, ale widzę, że oto nadjeżdża kolejny nasz bohater. O, Adam! Adamie, witam cię, witam! Witam cię, witam! Dzień dobry! Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w naszym programie, Adamie? Agnieszka, będę szczery, dla pieniędzy. Dla pieniędzy, a na co przeznaczysz nagrodę? Agnieszko, jeżeli oczywiście wygram... Wygrasz, Adamie, na pewno wygrasz! Jeżeli oczywiście wygram te 5000, przeznaczę je na wyjazd na Słowację na weekend z rodziną. Adamie, ale to nie 5000, tylko 500000! 500000? To jest 500000! Słuchajcie, jeżeli to jest 500000, to pojadę nawet na tydzień. Adamie, i tego ci życzę, i tego ci życzę, i tutaj cię zapraszam. To jest Adam, proszę bardzo, zapoznajcie się. Nadszedł czas na uroczyste pożegnanie. Ostatnie spojrzenie na rodzinę, ostatnie spojrzenie na koleżanki z podwórka, ostatnie spojrzenie na kolegów ze szkoły i zaczyna się. 3, 2, 1, 0 i poszli! Adam, dasz radę! Dasz radę! Proszę. Tak? O, dziękuję. Proszę, bardzo, dziękuję. Oj, bardzo sympatyczne wnętrze. Prawda? Tak jasno. A niech pan sobie wyobrazi, że tu są wszędzie kamery. Teraz. Nie, no to ja wiem. Oj, to ja zamknę. Proszę zamknąć, dobrze? O, bardzo dobrze. O. Ale jaki pan? Adam. Tak? Ja jestem Adam. Adam, ja też jestem Adam. Adam, naprawdę? Tak, Adam. Faktycznie. Bardzo miło poznać, chociaż w zasadzie to się znamy. No tak, ja trzymałem kciuki za ciebie. Nie, ja śledziłem od początku, wiesz, cię w tym rankingu. Wiedziałem, że wygrasz, taki sympatyczny człowiek. Bardzo dziękuję. No. No dobrze, to w takim razie proponuję, trochę, troszkę jestem spięty, tak, wiesz. Ja też czuję adrenalinę. Trochę tak. Jakbyś mógł, powieszysz mi? Tak, tak, zgadza się, słuchaj. Oj, przepraszam. Adam, tak? Adam, powiedz mi, tak. Dobrze, Adam, dobrze. I tu są mikroporty i teraz my je mamy założyć i wolno nam je ściągać tylko na sam... Do snu, to ja do wiem, snu, do snu, tak. Do snu. Okay. Proszę bardzo. O, dziękuję. Proponuję ten. Trzeba uważać, prawda, bo to delikatne zdaje się jest. O. Żeby tego nie popsuć. Ale niesamowite uczucie, słuchaj. 3 miesiące. 3 miesiące. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam, wiesz? Słuchaj, życzę ci, żebyś wygrał. Adam, powodzenia. Damy radę, damy radę. Rozejrzyjmy się, dobrze. Nie? Jak to w ogóle, gdzie będziemy mieszkać i... No, ale sufit też sympatyczny. Tak, tak czysto jest, wiesz, zadbane. Tak, tak. Schludnie bardzo, no. I zobacz, no. I postarali się, no. bo stół jest prawdziwy, a nie jakaś atrapa. No, ja nawet w domu czasami nie mam tak czysto, nie? Mhm. Co, smutny coś jesteś. Wiesz co, brzuch mnie boli. Tak? No, a powiedz, to gdzie cię boli ten brzuch? Oj, to czekaj, na mikrofon muszę uważać, nie? Tu tak od woreczka mi to się. Tak, i co, taki ostry czy tępy ból? Jak to? Ja wiem. Nie, czasem tępy, a czasem jak zaostrzy się, no to ostry, nie? Aha.
się skręcasz, nie? Promieniuje tu się, tak rozchodzi. Tak, rozchodzi. Proszę Adama do pokoju zwierzeń. Ale którego Adama? No właśnie. Pana Adama. To ja. To o mnie chodzi nawet. Na zdrowie. Dziękuję. Na zdrowie. Adam, uważaj, bo się... Trzymaj się. Pierwszy raz, kurczę, no. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Jak twoje wrażenia? Czy Adam mnie słyszy teraz? Nie słyszy. Czy będę szczery, ja myślę, że on nie powinien się tutaj w ogóle znaleźć, że przede wszystkim jest dwulicowy. Nikt nie jest taki miły od początku. To jest niemożliwe, że tak pomaga, że jest taki serdeczny. Poza tym, gdy tutaj wchodziłem, to widziałem jego rodzinę, on się żegnał tutaj z rodziną przed wejściem i od jego wujka było czuć alkoholem, więc po Adamie nie spodziewałem się niczego innego, bo jak wiadomo, niedaleko spada jabłko od jabłoni. Nie, według mnie na pewno nie powinien wygrać tego programu. Ten program powinien wygrać ktoś bardziej wesoły i szczery, nie tak jak on. To chyba tyle, dziękuję. Adamie, przed tobą leży w kopercie zadanie. Ale o czymś chyba zapomniałeś. A, zegarek, tak? Nie chodzi, tak, ale jak coś, to go zostawiam, nie? Nie chodzi, bo tak go wziąłem. Lubię go. To co, zostawiam go tu? Dobrze. Adamie, to nie wszystko. A, zegarek, tak? Nie, bo w kieszeni. Myślałem, że jak w kieszeni, to się nie liczy. Ale jeżeli tak, to zostawiam, proszę. Stary taki. Adamie. Telefony, tak? Wiem. Telefony, dobra. Nie, bo do tego i tak nie mam ładowarki, to za chwilę się wyczerpię. Ten znalazłem przed wejściem. Myślałem, że oddam tutaj, więc to zostawiam, nie? No i jeszcze ostatni służbowy. Ja mogę coś zapytać jeszcze? Tak. Co z bielizną Adama? Bo on miał bieliznę, zabrano mu ją. Nie ma teraz bielizny. Daj mu swoją. To wszystko. Aha. No i co? Zadanie pierwsze. No. Przeczytaj zadanie na głos. Czytamy. Zainicjuj jakąś grę towarzyską, najlepiej szachy. Twoim zadaniem jest pokonać przeciwnika. Dobierzcie się w pary do tego zadania. No dobrze. To co? To co? To razem? Gramy w szachy. Razem? Tak? Grasz ze mną? Gram, ale słuchaj... Bo ja mam szachy. Dobrze, ale... Tak? Aha. No. Ale nie, gramy moimi, bo ty masz znaczone. Czekaj, no co, to nie są moje szachy. Słuchaj, masz znaczone, ja mam swoje. Dobra, jak chcesz. Aha. No, wiesz, to ja pójdę po herbatę, zrobię herbatę. Tak? No, dobrze. Bardzo dobrze. Zostawię ten. Czekaj. Strasznie dziwnie tam jest, wiesz? A? Tam. W tym pokoju, wiesz? Tak dziwnie jakoś. W tym pokoju jakoś tam dziwnie tak jest, wiesz? O, jest herbatka. Są szachy. O, widzę, że cały barek przywiozłeś. Proszę. Dobrze. To jest twoja, nie? Bo tam już upiłem trochę. Oj, przepraszam bardzo. Ojej. To co? Dobrze. Wykładaj, nie? Wykładam. Czyli w takim razie, tak jak ustaliliśmy, ty grasz czarnymi, tak? Proszę bardzo. No, ale dlaczego ja czarnymi? Tak ustaliliśmy. No. To wiesz. Dobra. Dobra. Tak? O, wieża by spadła, by było. Twój ruch. Mój ruch, tak? Masz biały. O co?
Nie. Trudne, strasznie. Bardzo trudnym przeciwnikiem jesteś, muszę ci powiedzieć. Trochę grałem. Ja też trochę grałem, no ale tutaj widzę, że ciężko będzie. To mnie pewnie tu zamatujesz. Poczekaj, a. No, ale nie, bo ty mnie wtedy zajedziesz. No. No, i tu, no nie wiem, no naprawdę. Wiesz co, Adam, nie spodziewałem się, że tak dobrze grasz. Koniec gry. Za minutę będą otwarte drzwi łazienki. O! Kurde, mogliby dać też więcej czasu, no. Bardzo mało czasu. Mierzysz to jakoś? Bo zabrali mi zegarek. Ja nie, wszystko na oko, ale proszę ja ciebie, to jest już nie w porządku, że tak powiem. Bardzo nie w porządku. Już. Proszę na gol. Nie, no to sobie jutro ogolę, wiesz? Słuchaj, a ty sobie lepiej dzisiaj tylko trzonowy. Nie no, co ty. Zęby sobie zdążę wszystkie umyć, ale dzisiaj sobie zęby umyję, to na przykład nogi sobie umyję, nie? Proszę z oczy. Dobrze. Słuchaj, jutro może być zimna woda, nie? Dobra, dlatego to jest. Ja sobie pójdę. Dlatego dzisiaj zęby sobie myję, a jutro na przykład nogi, bo w zimnej to wolę nogi, nie? Co mówiłeś? Poczekaj. Że w zimnej to wolę nogi. Czekaj, bo mi zasłaniasz w lustrze. No. Poczekaj. No. A co się tak do mnie przybliża? Co się? No ile? Dobrze. Bardzo, bardzo nie. Dasz radę? Zdążysz? Adam. Sorry, Adam, trzeba taka zabawa. Nie no, wiesz, musimy sobie dodawać nie, duchy no, jakoś. Żeby to samo było. Wiesz, to bardzo, nie, rozumie cię, Adam, rozumie cię. Panowie, zamykamy drzwi. Kurde! No niech wypukam sobie, no. A ja żebym spłukał to chociaż. Cholera jasna. Adam proszony do pokoju zwierzeń. Ale który Adam? Pan Adam. Ja. Dobry wieczór, Adamie. Dobry wieczór. Jakie wrażenia z pierwszego dnia? A czy Adam nie słyszy? Nie, nie słyszy ciebie. Aha. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Adam to wygrał. Nie, Adam jest bardzo, bardzo nie w porządku człowiekiem. Na początku mi się wydał nawet sympatyczny, bo i tu niby tak ten pomógł walizę nieść i rozebrać się pomógł. Ale później nie. On jest człowiekiem takim bardzo, jakby sobą się interesuje bardzo, bo i złośliwy jest strasznie, bo i w szachy, złośliwe ruchy po prostu podkładał mi. Cały czas był złośliwy i to się wydaje śmieszne, ale ja nie wiem, ja psychicznie nie mogę z takim człowiekiem mieszkać. Ja nie wiem, jak my wytrzymamy 3 miesiące. Nie wyobrażam sobie, żeby on wygrał. Adamie, zadanie dla ciebie. Nawiąż inteligentną rozmowę z Adamem. To teraz? Tak, teraz. Aha, a czy ja mogę jeszcze o coś zapytać? Tak, proszę. Co z Adama Bielizną? No bo mu się kończy już. Daj mu swoją. Ale ja nie mogę mu dać swojej, bo swoja to jest Diego. On mi pożyczył bieliznę. Bo ja nie miałem. Adamie, to wszystko. Radźcie sobie. Dobranoc. Dobranoc. Adam, widziałeś przedwiośnie film? A powiedz, jakie dziewczyny bardziej lubisz? Brunetki czy blondynki? No.
A jaki samochód chciałbyś mieć? Bo ja bym chciał mieć duży samochód.